Cześć, witajcie z tej strony Grid, a dzisiaj kolejny przegląd Game Passa. Tym razem trafiłem na wyjątkową gierkę, wyjątkową w sensie bardzo baśniową, która jest ucztą zarówno dla uszu, jak i oczu. Jej oprawa graficzna, jej oprawa w całości audiowizualna naprawdę pozwala odpłynąć i się rozmarzyć. Jest to druga część przygód Oriego. W pierwszą nie grałem, chociaż słyszałem bardzo dużo dobrego o niej. Także zapewne jedynkę też przetestuję, zobaczę, czy wciągnie mnie tak samo jak dwójka. Jest to gierka stworzona przez Moon Studios, która została bardzo ciepło przyjęta. Zarówno pierwsza jej część, jak i druga ma naprawdę bardzo wielu zwolenników. Przyznam wam, że osobiście chyba też dołączę do tego grona. No ale przejdźmy teraz może do samej rozgrywki. Jeśli chodzi o rozgrywkę, no, pokażę wam tutaj jej troszeczkę też oczywiście, ale musicie zrozumieć, że po prostu nie miałem sumienia, żeby przerywać tutaj to intro. Jest ono tak świetnie wplecione w samouczek poruszania się postacią. Czy przejmujący? No kurczę, trochę też. Naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, więc szkoda by było je tutaj ciachać jakimiś innymi wstawkami. Jeśli chodzi o sam gameplay, powiem wam, że jest bardzo mocno zbliżony do Hollow Knighta. Myślę, że tak naprawdę te gierki nie leżą jakoś daleko od siebie, jeśli chodzi właśnie o gameplay, jeśli chodzi o mechaniki gry, które też są bardzo mocno właśnie do Hollowa zbliżone. Może jest trochę szybsza od Hollow Knighta, na pewno bardziej baśniowa, bardziej kolorowa, bo gdzie Hollow Knight był raczej dość mroczną i ponurą gierką. Tak tutaj, no jak widzicie, mamy bardzo dużo żywych kolorów, chociaż nie ukrywam, że sama rozgrywka dzieje się w dość mrocznych miejscach. Przeciwnicy, także bossowie, bywają naprawdę niezłymi badassami. Niektórzy naprawdę przyspawali. Sprawili mi bardzo, bardzo dużo kłopotu. Jednak tych samych mechanik poruszania się w tej grze jest kolosalna ilość. Łażenie po ścianach, łażenie po sufitach, przeskakiwanie, wskakiwanie na ściany, przyklejanie się do nich. Jak zobaczycie za niedługo, latanie. Oczywiście mamy też tutaj różne znajdźki, mamy różne kamienie, które zwiększają nasze możliwości. Takie ala do pałki, coś dzięki którym no, nasz Ori będzie mógł na przykład z dalszej odległości zbierać kule energii, które regenerują nam życie, z dalszej odległości
zbierać pieniądze, za które będziemy kupować ulepszenia. Sama rozgrywka jest bardzo zbliżona tutaj do części pierwszej, więc jeżeli graliście, myślę, że będziecie się czuli jak w domu. Nie mówię tego akurat ze swojego doświadczenia, a raczej z tego, co udało mi się podejrzeć na jakichś gameplayach. Aczkolwiek została rozbudowana o postacie niezależne, postacie, które potrafią dać nam misję, więc nie mamy tutaj już tylko i wyłącznie jakiegoś poruszania się wzdłuż tego głównej fabuły. Możemy też robić misje poboczne, możemy zostać doręczycielem, listonoszem. Oczywiście nie musimy ich robić, ale jest to jak najbardziej opłacalne. Sama rozgrywka, jeżeli byśmy chcieli w ciągu przejść Oriego, no to jest to kilkanaście godzin. Ale to mówię tutaj tylko oczywiście o misji głównej. Jeżeli wszystkie poboczne questy byśmy chcieli zrobić, ten czas o kilka godzinek jeszcze nam się wydłuży. Wiem, że to jest niedużo. No. Gierka na powiedzmy 20 godzin nie zachęca może. No, ale należy pamiętać, że po pierwsze jest ona za darmo. O ile posiadacie oczywiście Game Passa. Jeżeli nie macie Game Passa, jest ona w tej chwili w promocji, także możecie ją zdobyć za niecałe 37 zł, 36,29 czy jakoś tak tutaj cena oscylowała. Osobiście uważam, że to dość rozsądnie wydane pieniądze by były jak na tak krótki tytuł, aczkolwiek tytuł moim zdaniem bardzo dobry, z bardzo fajnymi mechanikami, z cudowną historią, świetną oprawą graficzną i naprawdę zajebistą muzyką gdzieś tam w tle, która to teraz gdzieś mi tam z tyłu głowy brzdąka. Tak, powiem wam, że baśniowy świat Ori, pomimo że jestem raczej starym cynikiem, bardzo mi przypadł do gustu i pewnie niejednokrotnie jeszcze do niego wrócę. Że ja się z wami pożegnam, pozwolimy demku do końca wybrzmieć i się widzimy w następnym materiale. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia.